Wraz z nami Damian Hilbricht. Zadowolony, uśmiechnięty. Trudno po takim spotkaniu nie kryć dumy i radości. Wszak pokonujemy rywala w rozmiarach naprawdę bardzo imponujących 3-0. No tak, na pewno jestem bardzo zadowolony ze swojego osiągnięcia, jak ze osiągnięcia drużyny, bo gdzieś to jest przewodni motyw, żeby wygrywać i całą drużyną cieszyć się z tych zwycięstw. Świetne zawody w wykonaniu twoim, w wykonaniu całej drużyny. Pierwsze 20 minut weszliśmy w to spotkanie, oswoiliśmy się z możliwościami rywala, z tym boiskiem, z atmosferą, a później ta maszyna resowiacka ruszyła pełną parą. No tak, mieliśmy gdzieś plan na to spotkanie, zrealizowaliśmy go jak widać w 100%, bo wygraliśmy 3-0. No tak jak mówię, tutaj zwyciężył kolektyw, bo byliśmy drużyną w całości skupioną na tym, co mieliśmy realizować. Zmiany również dały bardzo dobry efekt, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni i z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie. Potwierdza się to, o czym mówiliśmy, że jak odpalicie, że jak traficie do sieci rywala, to ten worek się rozwiąże i to zero z tyłu również się znajdzie. No tak, mieliśmy też za zadanie, bo w przerwie trener powiedział, żebyśmy próbowali swoich szans i zamknęli ten mecz. Udało się to dość szybko zrealizować, było 3-0 i wtedy już wiedzieliśmy, że nie może się nic złego stać. Duże brawa też dla defensywy, bo dużo dzisiaj było takich sytuacji, w których ta defensywa i Braniu w bramce wychodzili obronną ręką. No i dzięki temu mamy 0 z tyłu, 3 z przodu i wracamy do Rzeszowa wszyscy szczęśliwi. Powiedz, czy spodziewałeś się takich rozmiarów zwycięstwa? Wszak wiadomo, że drużyna ŁKS-u przed tą kolejką plasowała się na 4. miejscu w tabeli i zakładane zwycięstwo dałoby jej szansę nawiązania walki z tym pierwszą trójką. Powiem tak, na pewno nie spodziewałem się tak wysokiego wyniku, natomiast jak każdy tutaj przyjechaliśmy po to, żeby zwyciężyć. Wiemy, jaką drużyną jest ŁKS, ale też wiemy, jaki my mamy potencjał i gdzieś to zwycięstwo to udowodniło. Teraz mamy następny mecz, na którym się skupimy w 100% i damy z siebie również maksa, aby kolejne punkty przywieźć do Rzeszowa. Zgaszenie tej atmosfery tutaj na stadionie miejskim ŁKS-u to jest nie lada wyczyn, bo faktycznie odebraliście chęć do gry zawodnikom ŁKS-u, ale też znacznie ciszej zrobiło się na trybunach. No tak, gdzieś ja jak grając na boisku nie przykładam do tego większego znaczenia, ale było słychać to ucichnięcie na trybunach, kibice przestali dopingować. Nas to może dzięki temu dalej niosło, że dociągnęliśmy to 0 z tyłu i wygraliśmy mecz. Teraz Olsztyn, udajemy się do ekipy, która przed starciem z Resowią będzie miała 0 na koncie, ale na to absolutnie nie patrzymy. Tak, tutaj w tej lidze każdy mecz jest wyrównany i nie ma co patrzeć na tabelę. Tak jak tutaj przyjeżdżaliśmy, gdzie ŁKS był wyżej, my na to nie patrzyliśmy. Patrzyliśmy na to, co mieliśmy zrobić na boisku i to wykonaliśmy. Teraz mecz ze Stomilem będzie dokładnie taki sam. Przygotujemy plan, który mam nadzieję zrealizujemy i wywieziemy 3 punkty z Olsztyna. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem Damian Hilbricht. Dzięki, że byłeś razem z nami. Dzięki.